Ma pan zezwolenie na nagrywanie od kierownictwa zakładu? Tak. Pan powinien mieć zgodę na kamerowanie, filmowanie naszego zakładu. Tutaj jest od władz naszego zakładu. Tabliczki wiszą. Zakaz filmowania, fotografowania. Mhm. Wiszą. Tak. Jest tutaj w Polfarmie taki dział, zajmuje się bezpieczeństwem, no. Czy ogólnie pojętym, różne no. Komórki są. On może po prostu sobie życzyć, żeby ktoś nie filmował tego opieku. Pan musi się tłumaczyć muszę? Z tego... Niech pani nie zmusi do tego. Z tego, że pan kameruje nasz zakład. Ojeje, strasznie. Chodzi o to, że naszego zakładu z zewnątrz nie można filmować, kamerować bez zgody działu bezpieczeństwa wewnętrznego. Czyli jest... Jeszcze jak? Pani coś do mnie mówiła? Dzień dobry, bo nie słyszałem, wie pani, daleko. No, ona chciałam się zapytać, czy ma pan tak, bo to tak, wie pan, psu fotografować, tak nie bardzo, nie? Nie bardzo? To znaczy co nie bardzo, bo nie rozumiem pan za bardzo. Pan kameruje, tak? Tak, tak, nagrywam ten obiekt, no. Chodzę sobie naokoło tego obiektu i go nagrywam, ciekawi mnie on. A ma pan jakieś pozwolenie na to? A dlaczego miałbym pozwolenie jakieś mieć? Od kogo, proszę pani? Przecież ja jestem na chodniku, nie, nie u państwa. Dzień dobry pani. Słuchamy pana, dlaczego pan kameruje nasz zakład? Słuchacie państwo, ja nic do państwa nie chciałem mówić. Wy słuchacie, nie słuchacie państwo, czy pan nie chcecie? No chcemy wiedzieć, dlaczego pan tutaj nam teraz pan nagrywa nasz zakład. Ma pan zezwolenie na nagrywanie od kierownictwa zakładu? Zezwolenie na nagrywanie, wy tak, ja ogólnie takimi rzeczami jak zezwolenia, to się nie przyjmuje. No ale może nam pan powiedzieć, dlaczego pan to robi? Mogę, oczywiście, proszę pani. Jak tylko muszę ustalić standard odpowiedzi, które pani by chciała usłyszeć, dlaczego pani pracuje w ochronie, co spowodowało? Interesuje pani ta praca, czy jak? Proszę pani. Ja pani odpowiem, jak pani mi odpowie, bo wtedy będę wiedział, jaki standard pani akceptuje. Pani powie, dlaczego pracuje pani w ochronie tego zakładu. Jedno zdanie i ja pani powiem, dlaczego ja... Nie musimy tłumaczyć panu, dlaczego zgadza się. To my nie tłumaczymy się panu. Właśnie odpowiedział pan sobie na pytanie, które państwo mi zadaliście. Ja nie muszę się państwu z niczego tłumaczyć. No pan musi się tłumaczyć muszę? Z tego... Niech pani mnie zmusi do tego. Z tego, że pan kameruje nasz zakład. Ojeje, strasznie. Skąd pani przyszło do głowy, że ja ochronie muszę się tłumaczyć, dlaczego ja filmuję coś z tego miejsca? Co pani opowiada za dziwne rzeczy? To by było dobre, jak ja w prywatnej firmie musiałbym się tłumaczyć, dlaczego ja coś robię w miejscu publicznym. No. Fajnie, fajnie. Tak czy owak będzie edukacyjny materiał. Serii. Proszę państwa, ja tu za długo nie chcę stać, więc jak państwo już będziecie mieli, że tak powiem, załatwioną swoją sprawę, to proszę mi dać tylko znać. Ja jeszcze tak do 5 minut będę. Słucham? To jak pan już wykonał to, co pan chciał zrobić? Proszę pani, jeszcze zrobię kilka dalszych planów. Jak pani kogoś zawołała, to ja na pewno nie będę uciekał, proszę pani, bo ja to robię legalnie. No to dlaczego pan nie chce nam udzielić informacji? Ale proszę pani, pani chyba nie zrozumiała, co ja do pani powiedziałem. Pani mi zadaje pytanie, no to ja mówię pani, że chciałem ustalić standard, jaki pani akceptuje. Jak pani powie, dlaczego pani pracuje w ochronie, bo pani chce, bo pani sytuacja zmusiła, bo pani ma taką pasję, to ja pani natychmiast odpowiem, dlaczego ja nagrywam ten obiekt. Prosta sprawa, odpowiedź za odpowiedź. Jak pani nie chce i mówi, że nie musi mi się tłumaczyć, ja nie oczekuję tłumaczenia, to było grzeczne pytanie. Nie chce pani odpowiadać, dlaczego pan... No dziwne pan pytania zadaje, no bo my mamy z panem
jakąś, nie wiem, a teraz ja panu powiem, nie? Ponieważ ja wykonuję to, co mogę. Taka jest moja pozycja. To no ja... jakoś dziwnie pana w ale pomiarce zaczeka. Pan nagrywa. No ale wie pani, dziwnie to jeszcze jest no. daleko od tego, czy coś jest zgodne z prawem, czy nie. Ja nie wiem, czy pan w ogóle wie, że w związku z sytuacją, która jest tutaj w kraju obecnie no. i za granicami naszego kraju bardzo blisko, no. obowiązuje tak zwany stopień zagrożenia RCB Brawo. No i do czego on dotyczy, ten stopień, proszę pana? Dotyczy tego, że ten zakład jest zakładem, który podlega obowiązkowej ochronie. I co z tego? No to z tego, ale... że my mamy obowiązek interweniować na wszelkiego rodzaju przejawy dobrze. Osób, które robią coś, co po prostu może wpłynąć na bezpieczeństwo tego zakładu. Może wpłynąć. Skąd pan wie, że może wpłynąć? No, domniemuję, tak. A domniemuję, tak. Aha, wie pan co? Biorąc doświadczenie zawodowe, domniemuję, że może wpływ. To ja, biorąc moje osobiste doświadczenia, mógłbym teraz domniemywać, że osoby, które wychodzą i mają jakiś problem z tym, że ja robię coś, co według mnie mogą robić, też stanowią dla mnie zagrożenie. Tak możemy sobie domniemywać. Ja, proszę pana, niech pan zauważy, że ja grzecznie panią zapytałem i powiedziałem, że odpowiem, jak ona mi odpowie. Proszę. Jak państwo widzicie, ja nie uciekam ani się nie kryję. To już powinno spowodować domniemanie, że ja chyba wiem, co robię. Proszę, pan powinien udzielić nam informacji. Ja pani powiedziałem, że ja chętnie udzielę informacji, jak pani mi udzieli informacji. No, ja panu udzieliłem informacji. No, udzielił kolega. Ale jak pan? Ja zapytałem, moje pytanie było takie. Ale my dlaczego panu na to państwu... odpowiemy, bo to jest nasza osobista sprawa, która nikogo nie powinna interesować. Proszę dlaczego pana, ja pracuję w ochronie? Proszę pana, odpowiedział pan sobie na pytanie w takim razie, ustalił pan standard. To jest moja osobista sprawa i to, czy pana to interesuje, czy nie interesuje, to mnie w takim wypadku ale nie obchodzi. Ale naszą sprawą służbową jest... A dlaczego ma mnie interesować państwa sprawa służbowa? Czy ja jestem podwładnym, czy podległym panu? Ale my mamy swoje obowiązki. Ale proszę pana, niech pan zobaczy. Obowiązki wykonujemy. My mamy swoje obowiązki. Niech pan zobaczy. Zapewne jest jakiś powód, dla którego pan lub pani pracujecie w ochronie. Ja chciałem tylko ustalić standard odpowiedzi, a pan nie, ani pani nie zaakceptowaliście tego standardu, więc dlatego ja potraktuję państwa... Proszę pani, ja nie chcę żadnej, jak grzecznie do pani mówię, to wystarczyło odpowiedzieć mi na to pytanie i ja pani odpowiadam na pytanie. Pani nie chce mi odpowiedzieć na pytanie, ma pani pełne prawo do zachowania tej informacji dla siebie. Tak jak ja mam w takim wypadku pełne prawo do zachowania informacji dla siebie. Nie uważam, abym z powodu państwa widzimisię miał rezygnować ze swoich tam, że tak powiem, rzeczy, które uważam, że mogę wykonywać. A tak jak powiedziałem, odpowiedź dla państwa jest jasna i prosta. Pan powinien mieć zgodę na kamerowanie, pani... filmowanie naszego zakładu. Tutaj jest od władz naszego zakładu. Jakby to powiedzieć, żeby pani nie urazić? Opowiada pani totalne głupoty, proszę pani. Nie opowiadam. To nie jest koncert życzeń, proszę panią. Przyszła pani do mnie, ja do pani nie wychodziłem. Ja nie jestem, zaznaczam, na terenie Polfarmy. Ale pan filmuje obiekt nasz, Polfarmę. No i co z tego? Może się ma, może zakaz patrzenia i rysowania w domu tego jest, obiektu mam. Tabliczki wiszą, zakaz filmowania, fotografowania. Mhm. Wiszą. Tak. Przecież pana w środku pan, tam, jakby wszedł do was na zakład, to tam. Dobrze pana samochód. Ja panu powiem, zna pan taką stronę Google z tych dwóch, korzysta pan z map takich różnych na Google? Przecież ten obiekt jest pofilmowany z Google. Chce pan mi powiedzieć, że firma no Google wystąpiła zgodę? Dlaczego pan w takim kontrakcie z firmy Google nie bierze pan sobie... Proszę nie, pani, z tego powodu, z którego na przykład koszykarze lubią i osoby interesujące się koszykówką, nie tylko oglądają w telewizji koszykówkę, ale idą czasami pograć. Satysfakcjonuje pani ta odpowiedź? Nie. Nie, no ale chyba jest trafiona, prawda? Czasami człowiek idzie sobie zrobić sam, zobaczyć na własne oczy. Dlaczego ludzie jeżdżą na wycieczki, skoro zdjęcia wieży na przykład Eiffla mogą pooglądać w internecie czy telewizji? To nie jest wieża Eiffla. Ale ten obiekt dla mnie ma jakieś znaczenie, ja chętnie bym powiedział. Jest obiektem. Dobrze, proszę pana, pani powiedziała, że ja powinienem mieć zgodę. Jaka podstawa prawna jest tego, że ja powinienem mieć zgodę na filmowanie? Niech pani mi przytoczy podstawę prawną, bo pani tutaj przywołała powinność. Proszę pana, jest
jest tutaj w Polfarmie taki dział bezpieczeństwa, który zajmuje się bezpieczeństwem, no. Czyli ogólnie pojętym. Różne no. Komórki są. I co, ten dział może działać tu, tu, tam, siam? Nie, on może po prostu sobie życzyć, żeby ktoś nie dofirmował tego opieki. A ja, proszę pana, mogę sobie uznać, że to nie jest koncert życzeń i nie interesuje mnie to, co sobie wewnętrzny dział firmy prywatnej czy tam jakiejś innej życzy. Co to mnie obchodzi, co ktoś sobie życzy? Ja przychodzę, filmuję sobie ten obiekt i tyle. Tak jak ja bym, nie wiem, no... Ja już nie będę tych przykładów, bo nie trafiałem do państwa mnożyć. Bez sensu. Co to mnie obchodzi, co firma zewnętrzna ma, jakie ma zadania w związku z tym zakładem? Jestem na miejscu publicznym, mogę filmować, czy pani się podoba, czy panu to się podoba, czy nie. A to, że państwo z Serisa szczególnie, z którym miałem często do czynienia, tego nie wiecie, no to jest problem państwa w wyszkoleniu. Państwo no, możecie przyjść, proszę, grzecznie się zapytać i tyle. Ale pan nas teraz nie obraża, no bo pan teraz u nas... Ale proszę obraża, pani, no pani najwyraźniej tego nie wie, że ja mogę filmować. No, pan raczej nie wie, jakie są procedury. Ale co, proszę pani, ja naprawdę... Przychodzimy do pana, chcemy od pana, pan w kominiarce, zachowuje się pan dziwnie i pan teraz tutaj od nas... Dziwnie. No dziwnie, no. To nie, ja zmyślam, proszę pani, pana, powinności. Kto przychodzi, wie, że Eiffla nie wie, kamerować w kominiarce. Ale proszę pani, co pani ma do legalnego ubioru mojego? No przecież przez dwa lata ostatnio kazano nam zakrywać twarz non-stop. Ale to jakoś... było przez kolejne... Aha, czyli ja teraz mam, tam nie mam. Ja sobie noszę to, co chcę. Ja do pani nie mówię, co pani ma nosić, a co pani nie nosi, no. Dzień dobry, dzień dobry. Niech pani powie, jak to było naprawdę, czy ja chciałem udzielić informacji, o ile pani mi udzieli. Może podejdźmy do radiowozu, żeby tam... Nie chciał pan udzielić informacji, dopóki my nie odpowiemy panu, dlaczego pracujemy w służbach ochrony. Proszę pani, ja tylko dlatego to zrobiłem, bo chciałem ustalić standard rozmowy. Jeżeli mogę sobie, proszę pana, ustać tutaj. Proszę bardzo. A co jest powodem, że pan tutaj nagrywa? Proszę pana, niech pan wydobędzie informację od tych państwa, dlaczego pracują w ochronie, to ja powiem, co jest powodem. Boże, nie, znowu to samo. Oni mnie zaczepili, to nie ja ich zaczepiłem, tak? Więc niech pan pyta się tych ludzi, o co im chodzi tak naprawdę, nie? Chodzi o to, że naszego zakładu z zewnątrz nie można filmować, kamerować bez zgody działu bezpieczeństwa wewnętrznego. Stopień brawo podwyższony, to jest zakład pracy, jest podwyższonego i tak dalej. Dlaczego pan kameruje i jak podchodzimy do pana, pan nie udziela nam żadnych informacji? Zakład znajduje się na liście wojewody, który jest zakładem, który podlega obowiązkowej ochronie. Tak zwane SUFO. Do śpierdolenia robota czeka. Niech pan mi powie. Niech pan mi powie, skąd ja filmowałem ten obiekt. Z chodnika. Czy ten chodnik należy do państwa? Nie, nie należy. No to dobra, no to i teraz już pana rola... You may go now. Dalsza. Dobra. Poczeka pan jeszcze. Ja. Ma pan jakiś dokument, żebym wiedział, z kim rozmawia? Moje nazwisko. Ja miałem się ochronie legitymować? No tak, no pan. Jeszcze raz pan powtórzy, jak pan się nazywa? Tak, a moje nazwisko tu może pan sobie zaznaczyć. Poprosimy od pana dokument. Pokaże pan mi legitymację służbową? Mogę pokazać, oczywiście. Tak ogólnie to fajnie by było, jakby pan prowadził interwencję w pełnym mundurowaniu, nie? Ale... To znaczy? No czapki pan nie ma na sobie, nie? Jeszcze nie zauważyłem, jakby pan prosił, ja nie będę nagrywał. Spytam pani, dlatego pan ma w obowiązku przedstawić się także z imienia, nie tylko z nazwiska. Jaki jest powód, proszę pana, legitymowania mnie? No tutaj mieliśmy zgłoszenie odnośnie nagrywania obiektu, tak? Pan mnie podejrzewał o przestępstwo, wykroczenie, czy co? No, przyjechaliśmy na interwencję i chcemy porozmawiać z panem. Jeżeli pan nie chce z nami rozmawiać, to nie wiem. No więc właśnie, bo jakby mógł nie chcieć, ale ja nie mam nic przeciwko, że tak powiem, jeżeli jest jakiś powód i wszystko zgodnie z prawem, to ja mogę z państwem z panem nie rozmawiać. Ja się przedstawiłem, to może pan teraz się przedstawi. Wie pan, ja ogólnie nie udzielam takich informacji, jeżeli nie ma powodu, nie? No bo po co ja bym miał szastać swoimi informacjami? Ale zgodnie z artykułem 15 ustawy o policji, nie wiem, czy pan zna, że podczas wykonywania ten policji musi się pan przedstawić. No tak, ale ten artykuł 15 ma zastosowanie wtedy, kiedy są przesłanki z artykułu 14, prawda czy nie? A w artykule 14 mamy to napisane, że pan albo mnie podejrzewa, albo zapobiega przestępstwu wykroczeniu. Tak,
tutaj państwo powiedzieli, jest obowiązuje alert, tak? No, ale pani kłamie mówiąc o tym, że ja nie mogę nagrywać z miejsca publicznego jak zakładu. I co teraz? Pan jest, zabiera jest się za nim. Zagrożenie terrorystyczne i jest podejrzenie, ale, nie wiem, czy pan... podejrzenie, że działania mogą prowadzić do jakiegoś... Nie wiem, a jakie to jest uzasadnione? Proszę pana, niech pan mi powie taką rzecz. No, jeżeli nie wszyscy chodzą po ulicy w komiarkach, proszę pana, nie nagrywają... Strategiczne budynki gdzieś tam. Proszę pana, nie, do niedawna jeszcze wszędzie praktycznie był zakaz chodzenia bez zakrywania, był, no powiedzmy w cudzysłowie zakaz, nie? No już teraz... nie ma tego zakazu. Dobrze, proszę pana, ale są zalecenia, że w miejscach publicznych... Sam nie, to no zalecenia usłyszałem... są teraz, że tylko w placówkach medycznych. Jeżeli ale nie, to pan mówi o prawie, że no prawie, w cudzysłowie mówiąc prawie. Natomiast ja jeszcze nie dalej jak wczoraj słyszałem, że w miejscach publicznych, jeżeli jest jakieś tam skupisko ludzi albo po prostu bliska obecność, to zaleca się noszenie. Ja, proszę pana, ogólnie to robię, bo lubię. Lubię chodzić, kiedy jest dosyć zimno i wietrznie w nakryciu drogowym. No rozumiem, czasem chodzę. Okoliczności, w których się znaleźliśmy gdzieś tam, przemawiają za tym, żeby jednak sprawdzić panu tożsamość i tak. Założycie panowie czapki? No przecież panowie powinniście poza samochodem być w czapkach, nie? Ja się wylegitymuję, jak założycie czapki. Nie ma sprawy. To fajnie. Wie pan, to jest taki element, no dlaczego pan ma... Jeżeli panu na tym zależy... Ale proszę pana, jest to pana ogólnie obowiązkiem, czy nie? Tak, zgadza się. No to dlaczego pan nie ma założonej czapki na zewnątrz? Sytuacja była dynamiczna, też nie widzieliśmy. Dobra, chociaż pan jest zabawny, także nie będę więcej dobra, robił. Założyliśmy czapki, nie będę robił. Dziękuję. Przedstawię panu tak, jak pan widzi, żeby pan widział. Dobra. I obrócę. Umożliwię panu wszystko, co dokładnie pan sobie tylko życzy. Ja nie mam z tym żadnego problemu, proszę pana. Tylko ogólnie wolałbym, żeby policja wykonywała zgodnie z prawem wszystkie swoje powinności, czyli czapki na głowach, imię, nazwisko, przyczyna najpierw, proszę bardzo. Mógł pan bardziej do mnie było proszę nie, chodzi mi, że pan odsuwa go. Jak pan chce. Tak, proszę pana, dokładnie. Czy ten adres tutaj na dokumencie... Nie, proszę pana, adres już nie jest aktualny. A to za chwileczkę będzie normalnie, może sprawdzę, bo może w stanie dam informację. Jeżeli pan potrzebuje numer dokumentu, jak najbardziej obrócę panu. No, najważniejszy jest PESEL. Proszę tak nie wierzyć ludziom, którzy tam sobie coś powiedzieli do panów, że czegoś nie można robić. Oczywiście, że to można robić. Jestem w ogóle zaskoczony, że policja w Starogardzie Gdańskim o tym nie wie, no ale... Wie pan, tutaj chodzi o to, czy można, czy nie można, ale jest podejrzenie. No, ale przed chwilą była taka narracja, proszę pana, nie? Pan ją potwierdzał. Pan, czy... Ja proszę pana nie udzielam informacji odnośnie mojego adresu. Nie mam takiego obowiązku. Podaję imię, nazwisko, co na dowodzie jest, to aktualnie podaję. Praktycznie nie ma. Czyli rozumiem, że pan nie nagrywa tutaj obiektów i tak dalej. Proszę tak pana, dalej. Nagrywam te obiekty wszystkie dokładnie. Ja panu powiem więcej. Ja sobie obchodziłem ten obiekt cały naokoło. Dlaczego? Ja panu bym powiedział, że pan wydobędzie od tych ludzi informacje o tym. No ja się pytam pana, no bo pan, oni te nie chodzą. To ja, im... ja, to dobrze, to ja zastosuję ten sam standard do pana. Dlaczego pan pracuje w policji ogólnie? Co powoduje, że pan podjął pracę w policji? Pasja, nie wiem, chęć. No, niesienia pomocy ludziom, świetnie, proszę pana. Dobrze, taka sytuacja. Pan to tak samo tam? Mogę pan? Od pana jeszcze dokument, żeby porównać sobie... Jak... Oczywiście, proszę uprzejmie, proszę pana. Jeszcze odwrót poprosiłbym. Proszę uprzejmie. Dobra, dziękuję. Proszę. Dobra, podjęcie. Dobra. Aha, pan pytał mnie o to dlaczego, no więc proszę pana, ja ogólnie z różnymi takimi obiektami przemysłowymi, ale też i nie tylko przemysłowymi, jakimiś architektonicznymi, interesującymi architektonicznie i różnymi takimi, czasami też wojskowymi jak najbardziej. I takie obiekty po prostu sobie chodzę i filmuję, tak jak turysta to robi. A to, że ja mam tą miarkę założoną, czy nakrycie głowy, czy też zależy od sytuacji, czasami nie mam w ogóle niczego założonego, to po prostu no, tak jest i mam prawo do tego, dlaczego miałbym się w prywatnej ochronie, proszę pana, tłumaczyć z rzeczy, które
mogę robić. Ja im mówiłem, tak jak panu, tak jak pan grzecznie mi odpowiedział, dlaczego pan jest z policji, jaki był powód. I jakby ta pani mi tylko odpowiedziała na to pytanie, bo chciałem ustalić standard odpowiedzi, proszę pana. Jakby odpowiedziała, by dostała tą informację, którą pan otrzymał. Ale pani się uparła, mówi zakaz, koniec, nie jest przeszkolona, no co zrobić? Rozumiem, też nie neguję, nie oceniam. Każdy ma tam jakieś prawo do swoich poglądów, czy tam sposobu bycia i ma pan rację, że tam, skoro pan uważa, że tak chodzi, no ale musi pan też rozumieć, że ochrona gdzieś tam się zainteresowała. Jasne. Jest to ich gdzieś tam zadania, że no, okoliczności są jakie są, tak? Wszystko jest proszę pana w międzynarodowy i tak dalej, gdzieś tam. Wszystko jest to, o czym pan mówi, gdyby to tak wyglądało, jest w najlepszym porządku. Ja miałem do czynienia z bardzo przyjemną ochroną i ja śpiewałem, że tak powiem, jak kanarek. Im to, co ja robię, gdzie mogą coś znaleźć ewentualnie z tego tytułu. Natomiast do tego potrzeba dobrej woli z dwóch stron. Nie? Jeżeli ktoś jest do mnie grzeczny, miły i nie mówi, nie zakazuje mi tego, co mi wolno i odpowie mi na pytanie jedno, chociaż takie, a sam zadaje pytania, wtedy wszystko jest jak najlepiej. I nie ma żadnego problemu, że ktoś przyszedł i się mnie zapytał na chodniku, dlaczego ja robię to, co robię. Mhm. Także nie ma problemu. No tu już mamy jakiś tam zarys sytuacji. O. I jest to też inaczej jakby odbierane, podejrzewam. Ja mam nadzieję, że pan nie przekazuje informacji o moich danych osobowych. Na pewno nie. Jeżeli już, to tylko na wniosek jakby przez komendę policji. Dziękujemy panu. Dziękuję. To tyle z naszej strony. Do widzenia. Miłego dnia. Widzenia. Wzajemnie. Ma pan oczywiście prawo do złożenia zażalenia. Fajnie, że pan... Właściwego prokuratora na nasze czynności. Fajnie, że pan... Myślę, że z naszej strony... O tym to pamiętał. Miłego dnia. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.